Siemanko ludzie, ja jestem Enki, a to jest kolejny odcinek z gry Skyrim. O Boże, my wyglądamy jak wieśniak. Po prostu trzeba jakiś lepszy pancerz zdobyć, bo to jest po prostu koszmar. Dobra, lecimy tak więc... nauczyć się tego całego głosu. Czy czego tam, co to było, mamy się tutaj patrzeć. Uczysz się nowych słów, niczym prawdziwym jest. Rzeczywiście masz dar. Lecz nauka słów mocy to jeno krok pierwszy. Musisz odkryć ich znaczenie poprzez nieustanną praktykę, by móc ich używać w krzyku. W ten sposób my uczymy się krzyku. Jako smocze dziecię jesteś w stanie przejąć siły witalne i wiedzę poległego smoka. W ramach inicjacji mistrz Einar pozwoli ci skorzystać ze swojego zrozumienia Ro. O, nice. Ro. A on mi oddaje swoją duszę czy coś takiego, nie? To smoczą. Tuhum. Zaraz, kurde. Trzy razy? What the fuck? Czego oni wymagają ode mnie? Aha, siła, równowaga. Czyli to będzie 20 sekund, tak? Trwało. Użyj krzyku nieugiętej siły, aby uderzać w pojawiające się cele. W jakie cele? O kurna. Uwaga. Ostrożnie. Oh shit. Ej, ja go zraniłem. I to jak? Ej, ty, żyjesz? Jeszcze raz. Dobra, jeszcze raz. Fik! Fik, losar! Jakoś on dziwnie to słyszy. Znaczy, słyszy. Jezu! Mój mózg nie wyrabia. Szybko się uczysz. Jeszcze raz. Dziwnie on to wymawia. Powinno być fus ro, a nie fik. Jakieś fikumiku. Titro. Dobra, koniec. Dziękuję. Wygrałem. Twój duchum jest bardzo dokładny. Masz w sobie potencjał, smocze dzieci. No a jak? Jak żeby inaczej? Następną próbę przeprowadzimy na dziedzińcu. Idź za mistrzem Bori. Mistrz Bori. Ale to jest fajnie. Ale gdzie ty idziesz? Ładnie to wszystko wygląda, podoba mi się. Chociaż... już to obiecywałem, wiem, dużo razy. Ej, tu jest kolejny jakiś krzyk wypalony w tym... dobra, on sobie wychodzi, to więc też wychodźmy. Już dużo razy obiecywałem, że wygrałem do tego Skyrima w końcu coś, jakiegoś coś nowego, żeby w ogóle było ciekawie, żeby to nie był standard, nie? Jak to... zazwyczaj bywa na YouTube. No niestety... coraz bardziej myślę nad tym, żeby po prostu nagrać pierwotnego, czystego, jakże nieskazitelnego Skyrima. Po prostu. Zobaczymy teraz. Chociaż do grafiki bym mógł trochę coś wgrać. Dobra, słuchajmy ich. Mistrz Bori nauczy cię Vulty. Vulty. Tornado. Vult. Co on zrobił? Aha. Myślałem, że to jest ten cały czar, że będziemy mogli kogoś popychać, nie? Będziesz w stanie przeobrazić się w Duum. No, ucz się. Musimy tą wiedzę zdobywać, w sensie z tych dusz, bo my zdobywamy także wiedzę z nich. A ta wiedza nam pozwala na naukę tego krzyku. Czy czegoś tam. Czekajcie, weźmy tą, ten krzyk sobie załatwmy. Załatwmy. Trąba powietrzna. I każdy krzyk ma jakieś trzy poziomy. Okej. Znaczy nie wiedziałem, nie wiem czy każda. Każdy krzyk ma jakieś trzy poziomy, jakieś tam. No ale. Dobra, mam tu stać, tak?
Następnie przyjdzie twoja kolej. Okej, okay, patrzmy na niego. Bex. Orzesz ty, kurna mać! Jak wystrzelił! Mistrz Mori otworzy bramę. Użyj trąby powietrznej, by przejść za bramę, nim się zamknie. Wystrzelił jak z procy. Okej, okay, chwila. No, uwaga. Gotowy. Bex. O, jest, udało mi się. Ledwo. Nie wygrałem? Aha, mamy z nim pomówić. No, udało mi się. Tak szybkie opanowanie nowego tułum jest zadziwiające. Kurna, ledwo. Słyszałem opowieści o zdolnościach smoczych dzieciąt, ale ujrzeć je na własne oczy. No, widzisz. Wydawało mi się, że to tak samo łatwe dla każdego. Nie wiem, jak to robię, to się dzieje samo z siebie. Dziękuję, co dalej? Dziękuję, co dalej? Pora na ostatnią próbę. Jestem gotów. Ruch Jurgena, wiatrowładnego, założyciela naszego zakonu. Z jego grobowca w prastarej świątyni ustęp. Wiatrowładny. Nie zbaczaj z drogi głosu, a powrócisz zwycięsko. Nie wiem, co on musiał zrobić, żeby był później wiatrowładny. Dobra, tu mam jakieś czy smoki powróciły. Bla, 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 bla. Krzyki są w smoczym języku. No dowiedzmy się na przykład. Zawsze potrafiły krzyczeć. Język jest częścią ich istnienia. W smoczym narzeczu nie ma różnicy pomiędzy debatą a walką. Krzyk przychodzi smokom tak samo naturalnie, jak oddychanie czy mówienie. W starożytnych czasach, gdy śmiertelnicy byli w wielkiej potrzebie, bogini Kinaret zesłała na nas dar mówienia smoczym językiem. Większość ludzi potrzebuje wielu lat ciężkiego treningu, zanim będzie w stanie złożyć najprostszy krzyk. Ty masz jednak smoczą mowę we krwi. Poznajesz ją praktycznie bez żadnego wysiłku. Okej, okay, jest was tylko czwórka. No dobra, nie chcę nic się dowiadywać. Na razie nic mnie nie interesuje. Ty bez serio będziesz tu tak siedzieć? Jaka morda? Stary. Nie gap się na mnie. Ty odpłynął, kurna, naćpał się czegoś i odleciał. Się patrzy na tamtą drogę, widocznie coś tam musi być. No, zobaczmy. Dobra, myślałem, że ta misja jest jakaś taka... O kurna, jak tu wieje. Oh shit. Co jest? Ja nie mogę tam w ogóle iść. Jak ja mam stąd wyjść? Jak tam tak wieje? Okej. Okay. To jest dziwne. Okej. Okay. Widocznie nie jest nam dane tam jeszcze pójść. No ten znowu tutaj jest. Tak samo zły jak wcześniej. Patrz, co tam mordę. Darkę to stary. Jesteś moim jaszczuromurzynem. Nie masz prawa tak do mnie mówić. Wysoki Hrodgar. Dobra, chodźmy do Wysokiego Hrodgaru. Wyjdziemy sobie tamtą stroną. I chodźmy w te miejsce, gdzie kurde coś obiecałem wam. Obiecałem wam, że zobaczę te X-y na mapie, nie? I troszeczkę zawaliłem, ponieważ nie sprawdziłem tego. Kurna mać, a ten też kurna się naćpał czegoś znowu. Masz tak samo te oczy jak tamten? Nie. Okej, okay. Walić wasze wazony. Dzbanecznie się czuję. Ty też kurna? Bori. Ja pierdzielę. Naćpali się czegoś i... Dobra, wyłaźmy stąd. Do Skyrim idziemy. Okej. Okay. Jakaś śnieżyca. Słuchajcie, weźmy, przeczekajmy tą śnieżycę i poczekajmy w końcu, nie R, tylko T. Przeczekajmy tą śnieżycę, bo jakoś tak nie widzi mi się, żebyśmy sobie łazili w taką pogodę. Druga rano, trzecia, czwarta. Wow. Tak strasznie szaro jest, nie lubię tego. Czy lubię śnieg i tak dalej, lubię jak pada w grach, to już mówiłem. Ale kurde, no. Jest szaro. Chcę kolorowo. Niech będzie. O, jest okej. O, teraz jest pięknie.
Czekajmy jeszcze chwilę. Okej. Okay. O, teraz... What the fuck? Teraz jest nice. Okej, okay, i o to mi chodziło. Tak, żeby tak wieczorkiem sobie pójść po śniegu. To jest mega. I jeszcze to jakaś zorza polarna. Wow. Czekajcie, bo to mi przypomina... Wiem, że coś takiego jest w Skyrimie. Gdzieś tam... o kurna, mać. Wow, spadam stąd. Wiem, że gdzieś to coś takiego jest w Skyrimie, że te wszystkie, widzicie tutaj takie znaki na niebie pokazują to samo, co jest tutaj. Widzicie te chmurki? Na przykład tutaj tego wojownika pokazuje, tego tutaj, o, tego łotrzyka i tego maga, nie? To właśnie widać na niebie. Więc myślałem, że to jest to, ale jednak to nie jest to. Dobra. Tak więc lecimy z powrotem. Nie wiem, ile nam zajmie przejście w jakieś tam miejsce. Wiem, że jeden X jest gdzieś w tym miejscu. W tym, czy gdzieś... O, tutaj gdzieś jakoś tak. Ta. Nie wiem, czy teraz tego... Czy chcę to teraz sprawdzać. Nie, dobra, myślę, że zrobimy jakąś tam, nie wiem, poboczną misję. I tyle, a później może się zajmiemy pomoc w potrzebie. Białej granik obiekt, a to znam. A weźmy na przykład, znajdźmy... O, chwila, do punktu gromowładnych Wilhelma Oreide. To było od tego kolesia, tego jakiegoś tam żebraka, tego dziwnego, tego jakiegoś tam upitego kolesia. Gdzie znacznik? Ty, no to nas nic nigdzie nie prowadzi. Ale gówno. Co za gówno? No proszę. O, to jest pięknie. Ja naprawdę wiem, że jest coś takiego jak szybka podróż, ale no kurno. Jeszcze napiję herbaty. Pychota. Miętowa herbata to jest to. Skórna. Orgazm. No, klatki. Nieładnie. Naprawdę, znowu zaczynasz grę. Naprawdę tego nie lubię. Naprawdę, naprawdę. Było tak pięknie. No, teraz 60 klatek. Pięknie, ładnie mi chodzi. Nagle nie ma. 11. Dobra. To chyba znaczy, że gra mi mówi, że faktycznie mam sprawdzić, gdzie są te X na mapie. Weźmy M. Przeteleportujmy się, powiedzmy, w smoszą przystanie. Może do białej grani się przeteleportujmy. O, wiem, i poszukajmy tej redgardki całej. Wiem, że ona gdzieś tam w karczmie chyba jest, czy coś takiego, jak pamiętam. A, zakrwawiony. Hulk. Okej. Okay. Nie lagujesz? Nie lagujesz. Nice. Wiem, że ta kurna mać. Regnardka? Tak? To się tak mówi? No dobra, zamknij się. Wiem, że ona gdzieś jest w tej karczmie, tak? Gdzieś tutaj. Nie jestem tego pewien. Mi się wydaje, że tu... Myślałem, że ktoś tu leży. Lol. Weźmy sobie pod chorągwianą klaczą. What the fuck? Jakie nazwy. Jakieś z dupy wzięte. Wejdź. W palenisku płonie ogień. Usiądź i ogrzej się. Oh yeah. Nice. Próbujesz się ukryć? I wiecie co? Jeszcze. Na pewno nie cold. No znowu jakiś żebraczek. O, Frina. Ty nie jesteś Regnardką. O, ty. Ty jesteś Regnardką. Wiesz, że więc szukają jakieś... Na pewno? O nie. Znaleźli mnie. Pomóż mi. Tylko mów cicho, bo tu są jeszcze inni ludzie. Musimy porozmawiać na osobności. Szybko. Ja się dziwię, nie? Że tak szybko ją znaleźliśmy. Coś tam mówi, że ona gdzieś jest w tej karcz... O, tu jest ta.
Ulfric, tak? Utgard. Utgard. Ona wiem, że może chyba dołączy do naszej kompanii. A w sensie zamiast tego Darketusa. Tak, panno Huldo. Panno Huld. Dobra, idziemy za tobą. Dobra, weźmy sobie tą misję. Chwila. Oczekuję ten. Dobra, to sobie zaznaczmy. Nice. A, wiem dlaczego znacznik nam się nie pokazywał, bo powinniśmy tutaj zaznaczyć te różne. A, jak głupi. Dobra. No to już jak zaczęliśmy, to trudno. No, proszę, idziesz tam? Musimy porozmawiać na osobności. No dobra, no to idę za tobą. Gdzieś tam idzie. Na osobności, idziemy do góry. Chodź, Darka, tu z nami. Będzie nice and hot. Idziesz, Darketus? No chodź. Chodź. Piesek, chodź. Coś tak gapisz. No chodź ze mną, ja się boję tu sam. Więc pracujesz z nimi? Myślisz, że mnie pokonasz? Tylko jasne. Mnie tknij, a stracisz palce. Nie żartuję. Ja rozpłatam cię na dwoje. Więc alikrowie wiedzą, gdzie jestem? Co ci zaoferowali? Złoto? Ilu ich przyjdzie? Mów! Spokojnie, zrobię się krzywdę. Więc potrzebuję twojej pomocy, bo nie mogę ufać nikomu w mieście. Okej. Okay. Może czegoś szukasz? Nie jestem tym, za kogo mają mnie mieszkańcy Białej Grani. Moje prawdziwe imię to Iman. Pochodzę ze szlacheckiego rodu Suda. Tamty śpiewa Bambaryło. Ludzie, którzy mnie szukają, alikrowie, to zabójcy na usługach Aldmerskiego Dominium. Dostaną złoto za moją krew. Muszę się ich pozbyć i przepędzić, zanim mnie znajdą i zawloką do Hammerfell, gdzie zostanę stracona. Uchodźca. Jak mam się ich pozbyć? To najemnicy. Robią to dla pieniędzy. Dowodzi nimi człowiek zwany Kematu. Pozbądź się go, a reszta się rozpierzchnie. Boję się pokazywać. Rozpierzchnie? Mogliby mnie rozpoznać, Hendogo. Więc musisz dowiedzieć się, gdzie są. Jakie wskazówki odnośnie tego, jak ich szukać? Podobno aresztowano jednego z nich, gdy próbował zakraść się do miasta. A ty dalej z tym nożem, jeżeli tak? Jeżeli siedzi w więzieniu, się może uda ci się coś z niego wyciągnąć. Wiem, że proszę cię o coś trudnego, a może nawet niebezpiecznego. Ale w tej chwili nie wiem, komu poza tobą mogłabym zaufać. O, widzisz, ja jestem zaufany. Wszystko można mi mówić. Nikomu nie powiem. Dlaczego nie poszukasz pomocy u straży? No właśnie, dlaczego cię ścigają? Publicznie sprzeciwiłam się Aldmerskiemu Dominium. Podejrzewam, że to dlatego ci ludzie mieli mnie wytropić. A, już chcieli cię ściąć. No jasne, uchodźcy. Myślisz, że ukrywałabym się, gdybym sądziła, że poradzi z tym sobie straż miejska? To bezwzględni ludzie. Sprytni, podstępni. Przekupią kogo się da. Nie mogę ufać nikomu w Białej Grani. No a jednak wygaduje, to można pierwszy raz spotkanemu... Pierwszą spotykanej... Jezus Maria, jak to się mówi? Pierwszy raz mnie spotyka i nagle mi wszystko mówi. Nice! Naprawdę jestem zaufaną osobą. Na pewno. Znaczy w sensie jakoś tak, nie wiem, możliwe, że mówisz to każdemu, nie? Lutnia. Złodziej cnoty. Złodziej cnoty. Pod łóżkiem, nie? Przypadek? No, przeczytajmy sobie trochę. Powiem wam o złodzieju cnoty. W krajach Hammerfell w mieście Sud był sobie baron. Całkiem bogaty, on był znany kolekcjonerem rzadkich monet. Baronową Weronikę męczyło to wszystko. Kurde, ta czcionka. Nienawidzę jej. Jednak podobało jej się życie, które zapomniało jej bogactwo barona. No jasne. Kobiety. Ravis Taretaleon był znanym złodziejem. Podawał się za mistrza złodziei, mitycznej złodziejskiej gildii, lecz to na pewno były czczę przechwałki. Co? Jezu, nie wiem, co to są za litery w ogóle. Kurna, ktoś gra, muszę zrobić cenzurę. No nie. Wybito ponad coś tam lat temu. Chwila.
Stwierdzi, że baron zmierza się temu do pomóc. Na szybko to przeczytam. Mury zamkowe zamku znane były, że z swojej wysokości dostępności Ravenna sprytnie wykorzystał strzałę przebicia, by przytwierdzić linię do szczytu murów. Musiał uniknąć strzały straży barona. Chowając się w cieniu blanków, zdołał niepostrzeżenie wślizgnąć się do wieży. Nice. Wślizgnął się do wieży. Okej. Wejście do wieży było dziecinadą dla złodzieja jego kalibru. Jednak zacem był to osobisty komnat barona, bronił wymyślny zamek z aż 13 zapadniami. Ravenos otwierał go, złamał tylko 9 wytrychów, używając tylko widelca, bukłaka z winem i kawałka sznurka. O kurna mać, jakiś hardcore. Mając monety już w ręku, Ravenos rzucił się do ucieczki. Dlatego była zamknięta, bla bla bla. Jedyna droga ucieczki wiodła przez Budnar, jakiejś tam baronowej Weroniki. Vero. Gdy wszedł do środka, szykowała się ona właśnie do snu. Warto w tym miejscu wspominać, że Ravenus był uważany za przystojnego, a baronowa nie grzeszyła urodą. Jedno i drugie natychmiast zauważyło obie rzeczy. Czyżbyś waść przybył zrabować mą cnotę? Spytała dama, drżąc cała. Niepiękna pani, odparł Ravenus, szybko myśląc. Rabunek to czyn, którego nie ważyłbym się dopuścić tak delikatnym, na tak delikatnym kwiecie. Jakie to piękne, ile to jeszcze ma? Dobra, dwie strony, przeczytam to do końca. Widzę, że zabrałeś się do drogocenne monety mego męża. Ravenus spojrzał na niej głęboko w oczy, zorientował, jak mógłby ujść tej nocy z życiem. Wymagało to odeń podwójnej ofiary. Choć monety te są bezcenne, znalazłem teraz skarb, który jest ponad wszelką wartość. Gładko rzekł Ravenus. Powiedział mi, że ona dobra, czemu mój mąż zostawia 7 śmiertelnych pułapek wokół zwykłych monet, a tylko jeden zamek w drzwiach jest cnotliwej żony. Ignący straży tego, co dobra, oddałbym całe złoto, jakie posiadam, by choć przez chwilę skąpać się w twoim blasku. Kto to mówi? A mówiąc to, Ravenus odłożył. O kurna, ma ty monety, które z trudem ukradł. Baronowa padła w jego objęcia, gdy kapłan straży monety oddał, mówiąc, że złodziejem opiciu, ciekając przez okno. Podniósł pierwszą ofiarę, Raven przygotował się na następną. Tej nocy ukradł cnotę Lady Weroniki, kradł ją kilkakrotnie, aż do wczesnych godzin porannych. Wyczerpany, lecz zaspokojony, wymknął się przed świtem. Okej, okay. Nice, fajnie, piękna historia. Myślałem, że jakaś bardziej... No okej, okay, była. Nie spodziewałem się takiego końca. Myślałem, że w końcu, wiecie, ją pokaże jej faka i... Nie ptaka, tylko faka i wyjdzie sobie stąd. I ucieknie. Dobra, fajnie. Wychodzimy stąd. Dobra. Nie wiem, która jest minuta tego wszystkiego, ale kurna zacina. Czego zacina? Dobra, schowajmy dłoń. Znowu to samo. Naprawdę R mi się gubi przy zdaniach, czy tam przy tym, przy słowach. To jest straszne. Dobra, słuchajcie. Jest któraś, nie wiem, na czuja, wyczuwam 20 którąś minutę, ponieważ nie włączyłem stopera i myślę, że w tym odcinku, znaczy w tym miejscu sobie zakończymy. Wypieździlaj, kurde, nie gadaj do mnie. O, tu sobie zakończymy pięknie. Na schodach. O, nice and hot. Jak ten koleś mi zacznie gadać, to naprawdę zapierdolę go. Słuchajcie, ja się z wami żegnam. Ja jestem Enki i myślę, że się podobało. Do kolejnego odcinka z gry Skyrim. Zamknij ryja. Na razie.